W minionym tygodniu doszło do podpisania umowy współpracy pomiędzy Stefanem Kitelą, burmistrzem gminy i miasta Krajenka, a Przemysławem Wojcieszakiem, prezesem klubu piłkarskiego Piła. Na mocy podpisanej umowy współpracy klub będzie miał możliwość korzystania z boiska sportowego zlokalizowanego w Skórce, organizowania na nim treningów i rozgrywania spotkań sparingowych. W zamian klub zobowiązał się do utrzymania boiska, do ponoszenia nakładów finansowych mających na celu poprawę walorów użytkowych obiektu, np. budowy studni głębinowej. Dynamiczny rozwój klubu pociąga za sobą konieczność zwiększenia wielkości infrastruktury treningowej. Jestem przekonany, że w wyniku działań podejmowanych przez klub sportowy młodzież z gminy Krajenka, a w szczególności mieszkańcy, młodzież, dzieci z samej Skórki będą mogły rozwijać się w sposób należyty. Mam na myśli działalność sportową, a szczególnie rozwój piłki nożnej. Przedstawiony przez działaczy klubu plan rozwoju działalności na terenie gminy Krajenka jest imponujący. Jestem przekonany, że nasze dzieci i nasza młodzież będzie pod opieką wyśmienitych ekspertów, trenerów, którzy poprowadzą młodzież do sukcesu. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że właśnie Krajenka, Skórka, tak dynamicznie rozwijająca się społeczność lokalna będzie mogła nawiązać współpracę i współpracować z klubem piłkarskim z Piły. Chciałbym podziękować panu burmistrzowi, że w dniu dzisiejszym udało nam się podpisać umowę o użyczenie boiska, która dla nas jest bardzo istotna. Z jednej strony będziemy chcieli się włączyć w proces szkolenia młodzieży na terenie miejscowości Skórka, ale nie ukrywam, że też z punktu widzenia klubu jest to bardzo ważny dzień, gdyż dzięki tak wspaniałej tutaj postawie pana burmistrza, pani sołtys, my jako klub zyskujemy dodatkowe boisko, na którym będziemy mogli prowadzić proces szkolenia czy też treningów naszej drużyny. Od dnia dzisiejszego widać, że ta współpraca wydaje się być bardzo taka miła i konstruktywna i mamy nadzieję, że z tej współpracy wyjdzie dużo dobrego zarówno dla klubu, jak i dla całej społeczności, nie tylko Skórki, ale i Krajenki.